Oczywiście to był Zodiak na melanżu, a my tutaj melanżować jeszcze nie będziemy. Już za chwileczkę przepytamy tutaj gościa naszego. Jest to Redo. I właśnie powiesz mi może, co sądzisz o tych właśnie tutaj panach, ponieważ jest to zespół Monopol, to są twoi koledzy. Czy powiesz na nich jakieś złe słowo? Czy coś ci się nie podoba w ich twórczości? O, na przykład ta płyta się tobie nie podoba, nie wiem, ich teledysk jest nie taki. Co o tym sądzisz? Myślę, że nie siedziałbym tutaj z nimi, jakby mi się coś nie podobało, to raz. Mhm. Dwa, tak jak mówię i tak jak mówił właśnie Jenker, był film Scarlans, tylko dodam, że w tym filmie oprócz nas, czy właśnie D-Bomba, czy Groove Busters, czy rapera Gorzkiego. Mm-hmm. Raper Gorzki to jest to maksimum, stary. Nie wiem, go Gorzki, a raper Gorzki. Ja czekaj. O samym słowie Lans. Lans? Czy ono jest okej, czy właśnie to jest takie troszeczkę, no można by powiedzieć... Wiesz co, jeśli chcesz wiedzieć, co to tak jest prawdziwy Lans... Tak jak disco polo dla TVN-u, tak to wygląda, tak? Czyli śmieszne. W grudniu zapraszamy cię na premierę filmu Scarlans, zobaczysz, co to jest prawdziwy Lans, nie? A właśnie, co to znaczy się lansować? Zobaczysz Kasię Cichopek, zobaczysz, co to jest prawdziwy Lans, nie? Jak na razie widzę ją w telewizji właśnie, no, ale co to jest samo słowo Lans, słuchaj, bo tutaj widzowie mogą mieć z tym problem, czy... Ale właśnie... Lans dla mnie to jest takie wielkie pojęcie, że możesz się lansować, dla kogoś lansować się jest mieć zegarek za 100 zł, bo nie może sobie pozwolić na więcej, a dla kogoś lans jest po prostu wylądować, nie wiem, na boisku piłkarskim helikopterem, tak? No. I właśnie jak się lansowali tutaj panowie na planie filmu? Ale tam nie było lansu, po prostu poznaliśmy się, był wielki melanż, po prostu od rana do wieczora. Czyli ten film tak naprawdę w tym, że miał w tytule Scarlans, nie był tak naprawdę filmem o lansowaniu się, film czyli jest to, o pokazywaniu się, ale... jak... ile mamy kasy, tak? Bo film o to w tym jest chodzi, o lansowaniu słowie. Się, ale my podeszliśmy do tego jak z pokorą. Była wielka impreza, nikt się nie znał tak naprawdę, wydaje mi się, z nikim. Ja na przykład znam tylko Groove Busters. Dosyć tak, dobrze. Naszą Edytę, tak Pogodynkę. Właśnie, tak właśnie. Gorąco pozdrawiamy. Edyta, jesteś szurnięta, naprawdę. I tak. Czekaj, i w miarę możliwości, w miarę melanżu po prostu nagraliśmy po prostu film, no i... A jak wyglądał plan pod koniec tego właśnie melanżu? To znaczy, to już muszę oddać mikrofon Jenkerowi, bo ja na koniec... On ma większą rolę, ja byłem tam tylko 2-3 dni. A jaką ty miałeś tam rolę? Jestem... Co tam robiłeś? Jestem zajebisty. Zobaczysz mnie w filmie, po prostu... telefon będzie dzwonił do mnie, jestem... Twoim marzeniem ukrytym, czyli jestem, posłuchaj, gdybyś nie dyrektorem miał okularów, to zakładu ślusarskiego. Nie chciałabyś mieć chłopaka dyrektora zakładu ślusarskiego? Nie, raczej marzę. Czy wiesz, jak wygląda frezarka? Wiesz, jak wygląda frezarka? Wiem, jak wygląda lokówka, słuchaj, do włosów. Frezarka, mówię ci, wypas. A ty znałeś to urządzenie, tą znaczy, frezarkę? Ja mam frezarkę w domu, nie? Ja rano wstaję, czyli? Nie mam co robić, co robię? Paznokcie, frezarkę, rozumiesz? Czyli na frezarce sobie obrabiasz pazurki, tak, proszę bardzo, twardy facet. A wy jaką mieliście tam rolę? Czy byliście gwiazdami po prostu, czyli tak jak zawsze zespół Monopol Zodiak na melanżu, czy jednak wcieliście się w rolę inną niż zazwyczaj normalnie na scenie w życiu? Dobra, powie coś może człowiek zwany ciętym językiem, który tnie normalnie na co dzień płytami w Monopolu. Pracowaliśmy w zakładzie ślusarskim tego to pana. Czyli jesteście jakby jego pracownikami. Tak, dokładnie tak. Pracowaliśmy, bo generalnie już nie pracujemy. To raz. Czyli musieli być dobrzy faceci w tym twoim zakładzie. Właśnie dlaczego powstał pomysł o jakimś zakładzie o frezarkach, ślusarkach? Już jakby wyjaśniam całe to zamieszanie. Sęk w tym, że... Mówicie o lansie, który był na planie tego filmu, Scarlans. Podczas tego filmu powstał gdzie tu zakład stolarski? Tak? Bo mówimy tutaj o muzyce chyba cały czas jednak w tym programie. Przynajmniej się staramy, tak? Przeplatamy z tym filmem i powstała ścieżka dźwiękowa właściwie na samym planie. No i wydajemy płytę do filmu.
na której znajdą się wszyscy artyści występujący w tym filmie. Czyli D-Bomb będzie z wami śpiewać? Z wami, wiesz, będzie na jednej płycie, tak, na pewno, a kompilacje i łączenie się artystów między sobą na tej płycie będzie szalone i nieprzewidywane. Czyli będziecie się łączyć i powstanie płyta. Znaczy, nie wiem, czy się złączymy akurat z D-Bombem, ja mam kawałek z Redem i miejmy nadzieję jeszcze ze special guestem, i to very special guestem, który będzie zresztą singlem tej płyty. I co tu więcej powiedzieć, no całe Skarżysko to już śpiewa. Mega luzik, i arbuzik. Mega luzik i arbuzik. Moi drodzy, cokolwiek miałoby to znaczyć. I właśnie kolejna kwestia, bo jak wiesz, to jest program o muzyce, tylko troszeczkę innym nurcie odbiegającym od tego, co wy robicie. Więc chciałabym przede wszystkim zrobić z wami połączenie tych dwóch nurtów, które wy robicie, które ja tutaj wydaję. I chciałabym po prostu, żebyście mi opowiedzieli o tekstach waszych piosenek, bo jak wiadomo, są ciekawe. Na przykład nie wiem, czy ktokolwiek z moich widzów w tym momencie wie, co to znaczy melanż na przykład. Melanż jest to w polskim języku artystyczne określenie pewnej formy, nie wiem, malarskiej albo kolażowej, czy coś jakieś tam. W każdym razie melanż w życiu okazuje się tym, co daje mój głos. Czyli tak, twój głos daje zmęczenie. Mój głos jest po prostu zwykle zachrypnięty, bo gramy cały czas koncerty. Właśnie wróciliśmy dzisiaj czyli o 6 rano z dwóch sztuk. Melanż to granie w nocy. Koncertów? Melanż to, co dzieje się między koncertami i po nich. Czasami też delikatnie w trakcie. Delikatnie w trakcie. Ja słyszałam tylko o melanżu w Dune, gdzie wszyscy byli zmelanżowani w tym filmie. To już za chwileczkę o tym porozmawiamy. Zapraszam was na kolejny dzisiaj klip. Tak wyglądał właśnie Lans w wykonaniu zespołu Monopol i oczywiście wokalistki, która jest dzisiaj nieobecna. Dlaczego ten blond anioł dzisiaj nie trafił do mojego studia? Za to mamy tutaj czarnego diabła, który ma napis liczbę 6 na 9. Czarny murzyn. Kasię serdecznie pozdrowić, Kasia z nami nie ma, Kasia nagrywa z piaskiem. Proszę bardzo, Kasia bardzo zapracowana, akurat w niedzielę nagrywa z piaskiem, niektórzy chodzą do kościoła. Powiedzcie mi, jakie macie dalsze plany? Z tego co wiem, sam wydajesz płyty. Proszę bardzo, mamy na to przykład. I ta płyta jest specyficzną płytą, ponieważ jest pierwszą płytą, która nie pozwala na piractwo, bynajmniej nie na drogach, tylko że w necie, czyli ściąganie bezpłatne, czyli to, co w Disco Polo jest nagminne, ściąganie kawałków bez ich kupna. Trzeba dodać, że nie tylko w Disco Polo, tylko w całym naszym społeczeństwie wytworzyła się taka pewna renoma. Mega wielka masa ludzka, która po prostu okrada wszystkich artystów tak dookoła, więc z tego powodu stwierdziliśmy, że warto wydać pierwszy antypiracki projekt w tym kraju, jest za nami Fundacja Nie Ściągaj i tak dalej, po prostu chcemy promować wśród dzieci i młodzieży jednak kulturę. Próbę dostępu legalnego kulturę kupna. Kultury, a dalej idąc dalszym krokiem, daliśmy dwie takie same nowe płyty po to, żeby tą drugą oddać właśnie komuś, kto ściąga z twojego otoczenia z peer-to-peer na przykład. A powiedz mi, mamy tutaj płytę, która jest totalnie za darmo, jest to singiel, który możecie również wygrywać wy właśnie poprzez SMS-y, nie ściągamy. Jest to drugi pełnogrający album Monopolu. Dobrze, oprócz tego, że ta płyta ma tutaj napis, tak, nie ściągaj. Oprócz tego można przecież to zgrać sobie i wrzucić w netę, tak? Oczywiście, chodzi bardziej o promowanie idei i dość dostęp do wiedzy, uświadamianie młodzieży i dzieciaków o tej całej akcji, że jednak to jest niefajne. A czy nie uważasz, że lepiej by było po prostu całą pierwszą stronę okładki płyt umieścić napis nie ściągaj? Bo to tak naprawdę, wiecie, że większość dzieci, która uczy się w szkołach, czyta niby książki, ale tak naprawdę nic nie wchodzi do tej głowy i przeczytają, Wydaje mi się, że jeżeli jest nowa, wiesz, płyta Monopolu i patrzysz na tą okładkę, pierwsza rzecz, jaką widzisz oprócz Monopolu, to antypiracka edycja 2CD Monopol zawiera remiksy mega hitu Zodiak na melanżu. Także to są te informacje, które my chcemy dać jako okładkę, a jak ludzie to odbiorą, jak to kupią, to już jest, wiesz, jakby
no, nie należy właśnie, to do nas, jak tak? To kupią? Bo tutaj jest kwestia też dostępu, prawda? Płyt na rynku, gdzieś w mniejszych miejscowościach niestety nie ma tego dostępu. Macie na przykład tam fana, które kurczę, potrzebuje akurat tego zespołu, tej piosenki, spodoba mi się i co robię? No, no nie wiesz, ma tego w sklepie, tak? Bo do sklepu jest 200 kilometrów. Ale o tym porozmawiamy za chwileczkę, ponieważ na nas czekają reklamy, które będziemy oglądać, prawda, chłopaki? Także zapraszam. Zdarza nam się was również. Na reklamy, chłopaki będą ze mną oglądać reklamy, a po przerwie oczywiście kolejne pytania. Do zobaczonka. Witamy po króciutkiej przerwie w programie Disco Stacja na żywo. Oczywiście zespół Monopoly, tutaj nasz gość, zamiennik blondwłosej, długonogiej kobiety. No i właśnie teraz oczywiście pytanie do ciebie. Powiedz mi, co ty w swoim życiu robisz, żeby pomagać właśnie takim panom jak ci tutaj siedzący? Już wiem, że byłeś ich szefem na planie filmu Scarlans. Byliście sobie stolarzami, tak? Ślusarzami. Dobrze, i co tam ślusowałeś? Widzę, że nie podoba ci się, że jestem ślusarzem. Mega śluzik. Mega śluzik i arbusik. Podryw na ślusarza będzie dobry? Ja, kobiece mówiłem, lecą na ślusarza. No w sumie hydraulik w Londynie robił furorę. Ja ci daję takie ciche, po prostu wiesz, jakby wiesz, znaki, że mam frezerkę w domu, żebyś wpadła zobaczyć frezerkę i tak dalej, i wiesz, luzik, nie? I kobiety się na to łapią? Ale nie wiem, czy udajesz, czy coś, zamykam się zaraz w sobie, nie? A tak ogólnie to tu nie ma, że ja pomagam, czy coś. Monopol sam sobie pomaga, po prostu już mówiłem, spotkaliśmy się, bo mamy jedną wspólną scenę, tam wyszedł spontan tekścik, później po paru promilach wyszedł spontan tekst i teraz jest już nagrana spontan piosenka i czekamy, aż się pewna osoba zgodzi. Fajnie, jakby się zgodziła. Dobra, czyli myślisz, że masz aspiracje na gwiazdę? Ale jakie aspiracje na gwiazdę? Ja sam powiedziałeś, że kobiety po prostu, jak zobaczą ten film, to będą dzwonić do ciebie, że będziesz musiał to kupić sobie dwa telefony, dwie nowe frezarki. Linie były dwie, tak? No oczywiście, dwie frezarki. Tak jak mój kolega mówi, najwyżej sobie kupię, mam kumpla. Jest w związku, ma normalny telefon i drugi telefon, o którym żona nie wie, jak się nazywa ten telefon. A jaki, który dupofon. To kolega może? Może zdradzisz, który to kolega? Nieważne. Dupofon, bardzo mi się podoba ten tekst, nie? Także mega luzik i arbuzik. Tak? Słuchaj, a czy planujesz wydać może jakąś płytę? Nie, ja się nie spieszę. Ricky Martin. Ricky Martin, nie, nie. Ja co bardziej sądzisz o Rickim? Co? On też grał w filmie, bynajmniej nie był ślusarzem. Ricky Martin grał w jakimś filmie? No. Oż ty, na pewno grał weterynarza czy jakiegoś. No ślusarzem na pewno, słuchaj, nie był. A czy uważasz, że bycie piosenkarzem... Ale wiesz, ile na pewno ludzi słysza, ślusarzy cię słucha? I teraz wiesz, no, mogą być źli na ciebie. Nie, to jest nie? Bardzo dobry zawód. Jeżeli ogląda mnie jakiś ślusarz, proszę o wysyłanie CV. A powiedz mi, jakie kobiety lubisz? Ja? Jako ślusarz na planie filmu. Jako ślusarz lubię kobiety, które lubią frezarkę i które po prostu, jak mówię, mega luzik, jarbuzik, to mówią fuck, man. Widzę, że reklama dźwignią handlu, reklamujesz tutaj najnowszy utwór właśnie zespół Monopol. Oprócz tego, chłopaki, robicie takie... Wasze piosenki są totalnie na luzie, można powiedzieć, jest to lans, ale totalnie na melanżu. Właśnie jak to wygląda? Dlaczego macie taki klimat swój? Dlaczego my mamy taki klimat tak swój? Myślę, że właśnie dlatego, bo tacy jesteśmy. Ale przez to, wyrozowani przez to ludzie, uważacie, którzy że jesteście robią wyjątkowi? Fajne rzeczy. A wyjątkowi, w wyjątkowych okolicznościach bywa, że się czujesz wyjątkowo. Specyficznie, no czy jesteście wyjątkowi i specyficzni? Czy jesteśmy wyjątkowi i specyficzni, no to wiesz, to jakby sami się nie oceniamy, tak? Ty oceniłaś, to ty powiedziałaś. Dobrze, nie, żeby nie było, że jest was, Lino, zapraszam na kolejny dzisiaj teledysk, a po przerwie teledyskowej wracamy.